Powiem wam, że jestem totalnie porobiony, ale moja drużyna, mój klub walczy w Ekstralidze Śląskiej o miano drużynowego mistrza Śląska. Także obowiązek wezwał i pojechałem 400 km, żeby zagrać sobie trzy partie, choć powiem wam, że formy zdecydowanie brak. W pierwszej rundzie walczyliśmy z ekipą z Gliwic, dokładnie było to Towarzystwo Miłośników Szachów Roszada w Gliwicach. Ja zagrałem tutaj E4, grałem na drugiej szachownicy w naszym klubie, no i poszedł w dosyć nudnawy debiut, chociaż taki z jadem, można powiedzieć, ponieważ tutaj oczywiście w tym filidorze czarny jest znacznie niżej ustawiony, ale potrafi być to wredny system, bo czarny w wielu sytuacjach po prostu uderza z kontry. No i właśnie ta partia jest bardzo dobrym tego przykładem, jak tutaj biały musi być niesamowicie czujny. Ja zagrałem sobie wariant z G3, który uważam za taki spokojny, jest przewaga, solidna pozycja, więcej przestrzeni, prosty plan, więc super, mi pasuje. I tutaj przeciwnik zrobił roszadę. Tak nawiasem mówiąc, warto tutaj znać wariant D5, kiedyś na blicu się naciąłem i szybko przewaliłem. Mianowicie tutaj E5 się rzuca w oczy, no ale po skoczek G4 okazuje się, że to centrum nam zaczyna podwisać, co jest oczywiście dosyć problematyczne, ale po prostu trzeba skontrować na pionku D5 i wychodzi tego typu pozycja, gdzie biały rzeczywiście ma dużą presję przez to, że będzie miał znacznie szybszy rozwój, więc to warto mieć na radarze. No dobra, więc w partii przeciwnik roszadka, no to ja tutaj klasycznie po prostu się rozwinąłem, ważne posunięcie H3, ponieważ często czarny w ten sposób chciałby skoczka przerzucać do ataku na skrzydło hetmańskie, także dobrze jest to pole G4 po prostu przykryć. Przeciwnik skoczek BD7, no to ja wieża E1, już prewencyjnie zabezpieczam pionka z E4, gdyby przeciwnik chciał hopsnąć na C5, przeciwnik C6, to ja gonię C4, A5, chce zająć przewagę w przestrzeni, więc przeciwnik oczywiście to blokuje. No i ja teraz B3 ograniczam właśnie jego skoczka, żeby nie mógł się tutaj aktywizować z jakimś atakiem na skrzydle hetmańskim. No i tutaj właściwie można się zatrzymać. Przeciwnik zagrał hetman C7, no bo ta pozycja jest bardzo przyjemna, tak? Widać wizualnie, że jest tutaj bardzo dobrze, tak? Biały wyżej ustawiony, figury czarnego stłamszone na ograniczonej przestrzeni. No tylko teraz pojawia się pytanie, no jak tutaj dalej atakować? I to jest właśnie cała idea filidora, to znaczy biały, no co? Zdwoi się po linii D, no ale właściwie to nie ma znaczenia, tak? Bo tutaj goniec zabezpiecza, więc pionka D6 się nie da ukąść. Na skrzydle hetmańskim, jeżeli czarny pogra poprawnie, czyli wrzuci A5, zablokuje mój atak, no to tam też sobie nie poatakuje, prawda? Więc jedyna miejscówka, gdzie biały może się przebijać, to jest skrzydło królewskie. Więc ja będę musiał zagrać G4, F4, będę musiał pomaszerować tymi pionami, no żeby w jakiś sposób przebić tę pozycję czarnego. I to jest właśnie to, na co czarny czeka. On właśnie czeka, aż ruszę tymi pionkami, no i wtedy w mniej lub bardziej poprawny sposób będzie chciał wrzucić D5, otworzyć centrum, no i wtedy skontrować na moim królu, który się osłabił. Więc właśnie dlatego powiedziałem, że filidor jest takim wrednym debiutem, bo czarny zawsze z kontry uderza i ty się dobrze czujesz, stwarzasz presję, przyciskasz, ale chwila nieuwagi, no i ręka w nocniku, nie? Więc ja tutaj ruszyłem agresywnie, ale cały czas sprawdzałem różne triki oponenta, więc G4, przeciwnik skoczek G6, goniec G3, no i oczywiście teraz D5 się obawiać nie muszę, no bo jest związanie. Przeciwnik H6, żeby te moje pionki dalej nie poleciały. No to ja hetman D2, przeciwnik hetman B6, więc schodzi tutaj z przekątnej, hetmana aktywizuje, no i będzie chciał w którymś momencie właśnie zagrać D5. No to ja poprawiam tutaj moją pozycję, przeciwnik hetman C5. No i tutaj o tyle dobrze, że zyskałem już dużą przewagę na zegarze, no bo
Właśnie chyba po tym, jak w internecie kiedyś lanie zebrałem po tym D5, to jakoś się tak wkurzyłem na tego Filidora i tak siadłem, to poanalizowałem. No i dobrze pamiętałem tutaj plany gry, na co trzeba zwrócić uwagę, więc dosyć szybko te moje decyzje podejmowałem, a przeciwnik dosyć się długo zastanawiał. No i ta przewaga na zegarze zawsze przyjemna. Ja tutaj zagrałem na spokojnie król H1 z planem F4. Można było zagrać F4 od razu, ale wielkiej różnicy nie ma. No, ja i tak będę musiał tego króla na H1 schować, no bo inaczej to no zawsze będą problemy, tak? Będzie mój skoczek związany, będą nieprzyjemności, więc król H1 tak czy siak trzeba zagrać. Goniec D7, ruszyłem F4, no i przeciwnik wieża D8. I właściwie w tym momencie jakoś tak bardziej zacząłem myśleć nad tą pozycją. W partii zagrałem nie najlepiej, choć okej. Natomiast liczyłem tutaj bardzo długo taki ruch. I muszę wam powiedzieć, że za cholerę się nie mogłem zdecydować, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Bo oczywiście teraz mój hetman musi bronić i na C3, i na F4, no więc przeciwnik ma taki trik. Z ideą, że jak zbije na F4, no to on bije na C3 i wychodzi z pionkiem przewagi, tak? No ale ja tutaj liczyłem ruch skoczek E6 z atakiem na hetmana. Tylko powiem wam szczerze, no za nic w świecie nie byłem w stanie ocenić tej pozycji prawidłowo. No bo tutaj komputerek mówi, że jest ogromna przewaga, że tutaj biały ma dobrze, ale ja nie widziałem dalszego planu. No bo bez czarnopolowego gońca, no to pionka D6 nie zaatakuje, prawda? Przeciwnik za to mnie atakuje na E4. Zaraz się tutaj zdwoi po linii E, będę miał problemy. No, H4, G5 też ciężko będzie zagrać, bo jest tutaj duża presja. No i tak nie za bardzo widzę, o co tutaj chodzi. No, komputerek mówi, że trzeba tutaj błyskawicznie otworzyć maksymalnie pozycję i wtedy rzeczywiście biały jest w stanie udowodnić przewagę, ale powiem szczerze, podczas partii no nie było to dla mnie oczywiste i dalej w sumie nie jest. No bo to jest tylko jeden punkt materialny w plecy po stronie czarnego, a jego król jest dosyć dobrze zabezpieczony, więc z praktycznego punktu widzenia myślę, że całkiem do gry pozycja. Więc ja tutaj postanowiłem na spokojnie poprawiać. Zagrałem goniec F3 z ideą, że w razie jak przeciwnik wrzuci D5, to zawsze będę miał tu miejscówkę dla hetmana do ataku, a też ten goniec na F3 przyda się, żeby kiedyś zagrać G5, no bo będzie zabezpieczał pole H5, więc skoczek przeciwnika nie będzie mógł w tak agresywny sposób odchodzić. No a tutaj wiecie jeszcze, szachy drużynowe mają pewną specyfikę. Ponieważ gra się w drużynach sześcioosobowych. No i po prostu jest sześciu zawodników z jednej drużyny, sześciu z drugiej, każdy gra partię, no i wyniki tych partii się sumują, no i wtedy mamy wynik meczu. No i właśnie szachy drużynowe są o tyle specyficzne, że grasz no nie tylko na swojej szachownicy, ale jeszcze grasz na innych szachownicach. No i tam widziałem, że koledzy z drużyny tak, no, niezbyt kolorowo te pozycje wyglądają, więc wiecie, dodatkowa presja wjechała. No i ja tutaj zagrałem goniec F3, przeciwnik goniec C8, no więc to jest właśnie ten Philidor. No, na ograniczonej przestrzeni czarny stara się znaleźć jakieś miejsca dla swoich figur, no więc tutaj odsłania on tę wieżę, żeby zagrać D5. No to ja wieża E3 z planem wieża D3. Chcę przycisnąć tę słabość na D6. Przeciwnik się cofnął, ja wieża D3. No i przeciwnik tutaj D5 przywalił. No i właśnie to jest ten moment, gdzie się zaczynają komplikacje i gdzie ja no, dokonałem niezłej wywrotki na liczeniu wariantów, muszę powiedzieć. Choć przeciwnik tutaj miał bardzo mało czasu, więc wiedziałem, że no, nawet jeżeli coś skasztanie, no to jest małe prawdopodobieństwo, że on mnie będzie w stanie za to ukarać. No bo pod presją czasu to wiadomo, że bardzo ciężko jest liczyć te warianty. No i właśnie to jest cała idea Philidora, żeby w dobrym momencie skontrować. I tutaj co ciekawe, ja powinienem tak obiektywnie zagrać E5 i się wrócić wieżą na E3. I drugą wieżą na E1, zabezpieczyć pionka Z5 i później lecieć dalej. Natomiast mi się to bardzo nie podobało, ze względu na to, że ten goniec tutaj w taki wredny sposób się aktywizuje. No ale prawda jest taka, że w ogóle na H2 mogę przejść.
I wtedy F5 jest naprawdę potężnym ruchem, bo ten hetman się przydaje, żeby zabezpieczyć punkt E5. No i co ciekawe, wszystko nagle jest tutaj idealnie zabezpieczone po stronie białego, no i te piony będą szły dalej. No a ja w partii zbiłem, licząc na to, że przeciwnik odbije. No i rzeczywiście to nastąpiło w partii, natomiast był tutaj bardzo silny ruch goniec B4. I podczas partii ja policzyłem tak. No zbije na C6, B bije C6, zbije drugiego pionka. No i tutaj no, pozycja jest zarąbista, tak? Ja to oceniłem, że to jest po prostu łatwa wygrana. Okazuje się, że wcale to nie jest taka łatwa wygrana, jak podczas partii myślałem. No wieża E3 wygląda groźnie, no ale nic nie daje, bo ja wjadę na D8 też z szachem, no i później gońca hapsnę, wiadomo. Natomiast goniec bije C3 jest tutaj dosyć problematyczny i nagle się okazuje, że ten mój król jest naprawdę pieruńsko osłabiony. Muszę zagrać skoczek E5, w ten sposób się wycofać, bo inaczej rzeczywiście by mi tutaj oponent wjechał. No i musiałbym grać taką pozycję, gdzie przy różnopolowych gońcach ja nie jestem przekonany co do tej sytuacji, tak szczerze. No komputer mówi, że jest duża przewaga, ale zanim te moje pionki ruszą do pola przemiany, to jeszcze minie 100 lat. No a przeciwnik może zagrać goniec A8, hetman B7, no i zawsze będzie mnie tutaj szantażował jakimiś matami. Więc pozycja bardzo, bardzo niejasna. Całe szczęście przeciwnik tutaj zbił pionkiem. Ja zagrałem hetman G2, przeciwnik goniec C5, no to ja skoczek z D na E2. Tak najprościej chciałem do tematu podejść. No po prostu wszystkimi figurami atakuję tego pionka z D5, no i chcę go zdobyć. Przeciwnik D4, ja skoczek B5. I tutaj przeciwnik zagrał wieża D7. Przeciwnik na zegarze miał już tam 30 sekund, no więc była bardzo nerwowa sytuacja. Ja zdobyłem pionka, no i tutaj popełniłem naprawdę ogromną gafę. I powiem wam, bardzo zabawne, bo dosłownie w momencie jak złapałem skoczka i puściłem palce przestawiając go na C3, to mi przyszło przez myśl, ej, a co po skoczek bije F4? No i się okazuje, że jest problem. Ponieważ po skoczek C3 wchodzi skoczek bije F4. No, bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja, kiedy dopiero po ruchu się zorientowałem, że tego typu trik jest. No i tutaj problem jest taki, że no po prostu materialnie jest porówno. Dalej mam jakąś presję, prawda? Natomiast problem jest taki, że w sytuacji jak czarnopolaki się wymienią, no to mam grube problemy z królem. No i to jest oczywisty problem. Natomiast całe szczęście, no przeciwnik w partii pod presją czasu właśnie popełnił błąd bijąc na D4, no i teraz już jest ogromna przewaga. Natomiast co powinienem zrobić? Agresja. Skoczek F5. I teraz jak przeciwnik wybije i się cofnie, to mam ruch goniec H4. Jest kolosalna presja po linii G, no i też jest tutaj bardzo nieprzyjemne związanie. Także za chwilę też się wpakuje na D6, skoczek z F6 będzie podwisał. Tutaj jest rzeczywiście na miejscu pozamiata. No ale ja w partii podstawiłem to skoczek bije F4, goniec bije D4, wieża bije D4, no i to już dosyć bezproblemowo zrealizowałem się, zaktywizowałem, zdobyłem kolejnego pionka, no i tutaj przeciwnik się poddał, no bo on obroni gońca z C8, ale ja wybiję gońca, no i wtedy zdobywam pionka na B7. No a jak poradziła sobie drużyna? W momencie, kiedy ja skończyłem moją partię, no to wynik meczu był 2 do 2, więc nie było tak cudownie, ale na ostatniej szachownicy nasza zawodniczka wygrała, było 3-2, no i toczyła się jeszcze partia na szachownicy trzeciej. No i Michał z naszej drużyny miał tam naprawdę niewesołą sytuację, ale całe szczęście przeciwnik dokonał wywrotki, no i finalnie wygraliśmy 4 do 2. Także bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. No nie graliśmy naszym głównym składem, no i przez moment tak no, nie byłem pewien co do wyniku tego spotkania, ale finalnie potoczyło się wszystko dobrze. No muszę powiedzieć, że miałem dosyć ciężkie ze 2 tygodnie i tak
Nie chciało mi się na tą ligę jechać, bo kurde, no 400 kilometrów, żeby sobie trzy partie zagrać. I to jeszcze najgorzej, że w sobotę są dwie partie, jedna za drugą. Ja bardzo nie lubię dwóch partii jednego dnia grać. Bardzo mózg mam zlasowany podczas tej drugiej partii. No ale cóż, pierwszy mecz zwycięski, także bardzo dobrze się ułożyło. No i oczywiście w kolejnych nagraniach zaprezentuję Wam pozostałe moje partie. No, muszę powiedzieć, działo się sporo. Także cóż, mam nadzieję, że analizka Wam się podobała. No i widzimy się w kolejnej produkcji. Pa, pa, widzowie!